Rozpoczynamy. Słuchajcie, wiem, że może obraz nie jest, kurde, najlepszego sortu, ale to wynika też chyba ze oświetlenia. Ja nie wiem dlaczego, ale czasem ładny ten obraz uzyskuje, czasem nie. Sprawa jest następująca. Jak widzicie, tu zostały dwie budy. W tych dwóch budach jest trochę sprzętu. I teraz tak, to jest komputer od Patrycji, stary. Natomiast to jest mój poprzedni, na którym jeszcze do niedawna, do 2-3 tygodnie temu, na tym komputerze było wszystkie gry odpalane i tak dalej. Co prawda z komputera Patrycji, tego bardzo starego, zostało bardzo niewiele, bo została płyta główna z procesorem tak naprawdę i trochę kabli oraz stacja dysków. Wszystko inne poszło już na wytem. Ten komputer ogólnie trafi prawdopodobnie na śmietnik albo... Nie wiem, jeżeli ktoś się interesuje... Znaczy on nie jest super stary, bo Patrycja jeszcze do niedawna na nim normalnie też odpalała rzeczy. Tylko... może ktoś, nie wiem, robi jakieś składaki, może na OLX-a go dam, czy coś takiego. To nie wiem, może ktoś się bawi w jakieś takie... Zobaczymy. W każdym razie z tego zostanie buda, płyta główna i procesor. Nic więcej tutaj nie ma. Natomiast w tym mamy tak. W tym mamy zasilacz wyciągnięty z tego właśnie, z tego. I ten zasilacz posłuży nam do uruchomienia tego komputera. Mamy także chłodzenie, jak widzicie, tego typu. To jest chyba ze Silentium. Musimy pastę wyczyścić tutaj, oczywiście przy użyciu spirytusu. Wyczyścić także procesor i założyć to chłodzenie. Nie jest to duże chłodzenie, ale jest lepsze na pewno niż jakieś tam typu boksowego. I teraz tak, co my tutaj mamy? Tu mamy prawie że kompletny komputer, ale nie do końca. Bo w tym komputerze mamy już zamontowaną płytę główną. Mamy aż 4 zajęte sloty RAMu. Co łącznie nam daje, chyba tu jest, kurde, żeby was nie okłamać, sprawdzę. Tu jest albo 4 razy 4, albo 4 razy 8. Czekajcie chwilę. Sprawdzimy. DDR4. Kit of 4. Tu nie ma, tu nie dostaniemy takiej informacji. No nie wiem, w każdym razie jest albo tutaj 16, albo 32 giga RAMu. Kurde. Na odwrót ramy chcę wsadzić. I teraz tak. Już wam mówię, będziemy robili tak, że... Bociana szpak. I teraz w tym komputerze mamy RAM, zamontowany już, płyta główna jest, stacja dyskietek, płyt jest, wentylatory na przodzie i teraz tak, nie mamy tutaj dysku, karty graficznej i zasilacza. Cała obudowa jest zajebana, jak widzicie, no wiecie czym, więc ten syf będę zaraz tutaj trochę poodkurzam, trochę powycieram, trochę popsikamy. I spróbujemy go uruchomić, podłączyć ten zasilacz, czy on uruchomi go i czy przynajmniej nam się w BIOSie uruchomi. Jeżeli nam się w BIOSie uruchomi, to wystarczy potem dysk wsadzić, zainstalować system i już działa wszystko, tak? Więc to tak wygląda na ten moment. I, prawda, łyczek. A! Prawda, łyczek. Dobra, i teraz tak. Co weźmiemy? Na razie wyciągniemy to, sobie tutaj damy. Tu mamy cały ten... Aha!
Gdzie jest Jasiu Sousi, bo nie ma. Co to stary dziad? Jesteś giga cringe i jebiesz Sticky Chinsa? Dajcie bana temu Mr. Gorowi. Po co mi taki widz? Nawet suba nie ma i pisze głupoty. Po co taki gość? Dziś na obiad kurz. Dobra, ja mu dam bana. Mało ostatnio jest moderatorów. Trzeba będzie ban, cyk. Zróbmy tu porządek. Przy tym. Oż, surwa, dobra, odkurzacz musi tu wjechać. Tu nie ma innej opcji, tu już tylko odkurzacz nam pomoże. Tu już tylko odkurzanie na ekranie. Czekajcie, bo mi się ekran wyłącza. Ustawienia. Ekran główny. Ekran zawsze włączony, ekran blokady. Co to jest ekran zawsze włączony? Że mi nie będzie przygasał? Co to jest za opcja? Tak? Bo w Xiaomi mam taką opcję, dobra. Teraz wszyscy powiedzą: Bankol! Nie używa się odkurzacza! Jak będziesz używał odkurzacza, to ci się pole elektrostatyczne wytworzy. Jeszcze będziesz o dywan się wycierał, to ci przeskoczy iskra i umrze ci komputer. Tak będzie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dzięki. Kupeczka płonie. Cezariuszu, dobrze. W miarę dobrze. Uwaga teraz. O! Wrócił. Cezariuszu przeszedł od 34 miesięcy. Kupeczka płonie. Kupeczka płonie. Dzięki, dzięki. Dobra. Na odwrót. Masz jednego odwrotu. Co się stało? Cezariusz Wichty na filmie KRZYSK11. Krzysiek dostał... Dzięki Cezariuszu, dzięki! Wariat, wariat. Are you crazy? Yes, of course, you crazy. Thank you.
Dobra. Styknie. Dobra, styknie. I teraz tak. Nie mam tego ekranu. Nie jest ciągle włączony. Co chwilę mi... Teraz będziemy to przemywać. Teraz mam specjalne szczoteczki, znaczy płytę. Tutaj, żeby to wyglądało luks, jak nówka sztuka. Nie będzie syfu nic. Luks, ja moi drodzy, luks. Normalnie nówka sztuka, tuning, jakiego kurde świat nie widział. Pod zlew? To też opcja jest jakaś. Dobra. Wentylatory czyścimy. Każdą jedną płytkę ma być bardzo dobrze zrobione. Słuchajcie, jak coś robimy, to dobrze. Nie na odwal się, nie na odpierdol. Dobra, jebać. Dobra, i teraz tak. Tu czyścimy. Wykręcić wentylatory. Czekaj, ja nie umiem tego ze strzaty, bo... Gdzie w Xiaomi ustawienia? Gdzie mam zrobić, żeby mi nie wygasał ekran? Wyświetlacz. Ekran zawsze włączony, ekran blokady. Nie. Uśpienie. A nigdy. Ty, nie da się Co? Nie da się wyłączyć uśpienia? Podnieś, aby wybudzić. O, to może być zajebiste. Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić lub włączyć. Kurwa, technologia, zgubiłem się trochę. Dobra. Łopatki. O, łopatki muszą być, słuchajcie. Kurde, nówka sztuka będą. Sam aż takiego nie miałem. Mało telefonów może na nigdy. My jesteśmy młode wilcy. Dobra. Od razu lux, torpeda. Od góry. Tu gdzieś jakiś syf się przykleja do tego od razu.
elegancko. Dobra, i teraz tak. Z tej strony jeszcze mamy taką piwniczkę. Zobaczcie, ile tam jest. Tego się nie da w żaden sposób wy... tego. Musimy to wyciągnąć taką szmatką. Ten brud musi się przykleić do tej szmatki. Nie ma innej opcji. Nie da się tego w żaden inny sposób wyciągnąć. Fajna płyta od MSI-a, fajna, no, bo to jest taka... Ta płyta ma w ogóle 8 wejść na RAM. Ona ma 8, teraz to 4 to są maksymalnie, no chyba, nie wiem. Widział ktoś nową płytę, co ma 8? Bardzo rzadko chyba. Dobra. Tutaj też pojeździć po płycie. Dobra. Kurde, i wygląda luks. Z drugiej strony po płycie pojeździmy. Nice. Dobra, i teraz tak, płyta jest wyczyszczona, znaczy komputer wstępnie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, nie wiem, czy ten zasilacz będzie dawał radę, bo to nie jest modularny, czy modułowy, czy jak to się nazywa, ale chyba, kurwa, jakoś to powinno być tak zrobione, że raczej każdy będzie pasował. To nie jest jakiś super stary zasilacz. Raczej powinien działać. Nuklearny, da radę. Teraz tak, to montuję, aha, jeszcze muszę go wytrzeć. Powinien być tak, czy na odwrót? Na dole mam dziury w podłodze, więc to dajemy też na dół, nie? Dobrze. Przedmuchaj zasilacz. Ale nie, ja go... Chociaż... Tym powietrzem, ale... Kurwa. Nie, lepiej go już. I taki na dole. Wentylator na dół. Dobrze. I teraz tak. Tu musimy jakieś śrubki znaleźć, bo nie mam oryginalnych z tego. Ale jakieś tam znajdziemy. Jakieś tam znajdziemy. Co tam u was? Moi drodzy, co tam u was? Można pogadać sobie, macie pytania jakieś komputerowe, jako specjalista z elektrody, mogę wam powiedzieć. No. Napijmy się tej herbatki. Użyjemy sobie, o, używam iFixita. Wkrętarkę jeszcze potrzebujemy. Nie wiem, gdzie ją dałem. Z
zrobimy zaraz fokus. O, tutaj zrobimy fokus. Pytanie komputerowe, czy jeżeli komputer jest podłączony do instalacji trójfazowej 440, to będę miał więcej FPS-ów? Tak, tak. Będziesz miał wykładniczo więcej FPS-ów, bo przy 230, przy zasilaniu gniazdkowym zwykłej instalacji jednofazowej 230, obecnie możesz mieć na przykład 120, więc wykładniczo, jeżeli 440, taką różnicę podwajając, to jest 460 minus 20 FPS-ów, musiałbyś to procentowo obliczyć, to prawdopodobnie jesteś w stanie koło 200 znaleźć FPS-ów. Myślę, że koło 200 FPS-ów na trójfazówce byś miał. No. Tutaj mam jakieś śrubki. Resetka. No ale on nie mieszka w Polsce. Speaker. Co to jest? Mini głośnik taki? I do czego on służy? Do brzęczenia? Pamiętacie, jak komputery miały głośniki i on robił bzzz? Jak na przykład się skakało, były skoki w dosowe aplikacje, jak się odpalały. Dobra, muszę pierw to zrobić tutaj. Muszę cyganioną śrubkę znaleźć. Co to oznacza? Że ja nie mam oryginalnej śrubki i muszę jakąkolwiek znaleźć, która będzie pasować do przykręcenia zasilacza. Mam ich dużo różnych, ale nie wszystkie działają, nie wszystkie pasują. Ta będzie pasować. Cyganiona, czyli pożyczona od Sushi, bo tak jest. Elegancko. Kolejne. Dobra. Działa. Dokręcone. Działa. Jakąś tam znajdziemy taką. O, tylko tu podkładkę powinienem dać. Mamy jakąś podkładkę. Mam taką małą. Małą podkładeczkę. Albo bez podkładki, może chwyci. O. Chwyciło. No i się nie rusza, jest git. Czyli git. To możemy schować. Zasilacz jest w tym momencie założony. Teraz jest najgorsza część, czyli podpinanie wszystkiego. I powiedzcie mi, skąd mam wiedzieć, czy wszystko podpiąłem? Najlepiej książkę bym musiał z tej płyty mieć, co?
Teraz tak, tutaj u góry... Tutaj mam cały bok i u góry pinów. To musi być wszystko popodpinane. No nie dowiem się, dopóki nie wpiszę w internecie. Jak się nazywa ta płyta główna? I wtedy dopiero książkę będę miał. Bez chłodzenia bardzo niemądrze. Nie, 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 no chłodzenie to się założy. Po prostu chłodzenie będzie mi zawadzać, wiesz? Dobra, jaki to jest model płyty? Już wam mówię. Słuchajcie, albo ja se wpiszę. Chrom. MSI X99S Gaming 9AC Manual. Manual. English, Asia, Europe, Language Europe. Ściągnij, akcept. Ściąga się? Dobra. Europe. Kopiuj do, wyodrębnuj pliki. Kurwa, zezwól. Wyodrębnij pliki do... nie wiem... do ściągniętych. Wyodrębnij tutaj. PDF. Zgadzam się, zezwól. Dobra, i teraz tak. MSI Gaming, to jest to. Expansion slot. Power supply, o! 18 strona. Dzięki Lex. Lex wysyła 50 bitów. O Jezu, jak głośno. Okej, mam nadzieję, że ostatnie pytanie. Widzę, że masz model napędu Blu-ray. To jest coś jak Bluetooth, że można używać płyt bezprzewodowych? Warte to jest zakupu? Często z tego korzystasz? Za dużo pytań. Ale ciekawe, nie? Dzisiejsi ludzie albo podludzie nie wiedzą dokładnie, co to jest. W ogóle stacja dyskietek. Dobra, on ma 8 na RAM. I teraz tak, dziękuję ci. Uwaga, power supply. JPRW2. Co to jest JPRW2? Czytam. ATX Power Connectors. No to muszę to podpiąć, nie? Dobra, mam tak. Tutaj u góry. Tutaj u góry. Nie wiem, czy widzicie tu. Mam ilość 8 i 4. I co? I po prostu mam tak znaleźć taki i chuj? W tych kablach? No dobra. O, tu mam takiego bydlaka i tego bydlaka
mogę dać. O, to na przykład jest taki bydlak i on idealnie pasuje pod to. Ty, to będzie pod to chyba. Bo to jest ATX Main Connector i to ma być? No, to jest to. O. Siedzi. Dobra, to już jest. Teraz to u góry. To jest do dysku Serial ATA na pewno. To jest VGA2 i VGA2, czyli do karty graficznej, tak? Tu mamy coś, czwórkę pinową, CPU1, CPU2. Tu mamy do dysków. O, tu jest coś takiego, VGA, VGA. CPU, tak? I teraz te CPU do góry trzeba wpiąć? Ale CPU to gdzieś tu musi być. Dobra, u góry. CPU. VGA. VGA. Dobra, mam. Tylko jest taki problem, że w tym CPU, nie? Zaraz wam powiem, jaki jest problem. Że w tym CPU są... jest 2x4, a tu oprócz 2x... Tu jest 3x4. Że jedna czwórki brakuje. I co teraz? Ale chyba, że nie musi... Kurwa, nie wiem, muszę zaraz przeczytać. Teraz jest ząg. Poczekaj. Aha, to jest JPRW2, JPRW3 i JPRW1. To wszystko, to jest ATX Power Connectors. I teraz tak. No kurwa, brakuje ewidentnie. No, brakuje mi tam podpięcia pod tą płytę. Nawet czwórka jedna by wystarczyła. No dobra, w każdym razie. Teraz tak. Mówicie, że to może ruszy, tak? Że jest jakaś szansa. Jest szansa na szympansa, żeby to ruszyło. Dobra. I co? I główne zasilania płyty tak naprawdę jest już podpięta, tak? I teraz podpinamy wszystkie podzespoły pozostałe, które potrzebują zasilania. Czyli karty, dyski i tak dalej. No to w takim razie na przykład mam to. I to wymaga takiego gówna długiego. Którego mogę nie mieć. Bo to jest jakiś specjalny... Taśmy takiej potrzebuję, a ja tej taśmy kurwa nie mam ze sobą. Może mam. Dobra, wentylatory czy są podpięte? Fan. Ten wentylator jest podpięty. A te dwa? Raz, dwa, trzy wentylatory są. Taśma z wentylatorów gdzieś tam idzie.
Okej. Dobra. Tu na dole mam jakieś zasilanie jakiegoś ciulstwa. Więc podpinamy. HDD, co to jest? FDD. Kurwa, tu jest zasilanie na FDD. Wiecie, co to jest FDD? Floppy Disk Drive. Kurwa. Floppy Disk. Dobra. Podpiąłbym to gówno. Tylko co mi to potrzebuje? To potrzebuje taki kabel z tyłu, nie? Znaczy taką taśmę. Ja może mam takie gdzieś kable, może mam jakieś takie taśmy gdzieś w innych kablach. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. To jest do serial ATA. Teraz też mamy ważną rzecz, bo będziemy musieli dobra, teraz jest inna ważna rzecz. Teoretycznie moglibyśmy go uruchomić już, tak? Natomiast potrzebujemy procesor, aby był wstawiony. I teraz tak. Musimy wyczyścić, więc nasz element alkoholowy się pojawi tutaj. Nie przemywaj procesora takich rzeczy zwykłym spirytusem, ponieważ co nie odparowuje, a alkohol szybko odparowuje i nic ci się nie stanie. Możesz zastąpić alkohol etylowy lakierem do paznokci. Dobra, nie mam lakieru do paznokci. Mam alkohol, całe życie z alkoholem robiliśmy i działało. Zaraz się dowiemy, jaki tu procesor jest. To jest Intel Core i7
6850K 3,6 GHz. Bo to nie jest jakiś zły superkomputer, wiecie. Ale zapach spirytusu. A tak zupełnie to dzięki za rady. Tylko że no nie mam takich środków. Na przykład nie mam zmywacza czy coś, to wiesz. Dobra, niech to tam se tam robi. I teraz tak, to już jest jedna rzecz. Teraz druga. To jest sprawa dotycząca tego. O kurde. Tego radiatora. A, tu, przepraszam. Pomyliło mi się. Nie na tej robocie jesteśmy. Lakier. Kurwa, to jest wypucowane jak... Dobra. Zwykła wódka, tak jest. Problem jedynie jest taki, to jest chyba źle założone. Dobra, problem jest taki, że nie mam tych śrubek do tego. I muszę je znaleźć, bo patrzcie. To na przykład... Będę chciał założyć tak. W którą stronę powinno dmuchać? Do tyłu, tak? Nie, czekaj, muszę zobaczyć zresztą. To wciąga, przepuszcza ciepłe, więc tak. To i to powinno wyrzucać na zewnątrz. Dobrze. I teraz tak. Muszę znaleźć... No właśnie, kurwa, nie mam tych śrubek. Muszę te śrubki znaleźć. Dobra, muszę znaleźć te śrubki, słuchajcie. No nie zrobimy tego, jak śrubek nie znajdziemy. Szukamy. Bo kurwa, gdzieś... To są bardzo specjalne. To są bardzo specjalne śrubki. Śrubki specjalnej troski. To są takie, miały kolor srebrny, krótkie, grube, srebrne i były ich dwie sztuki. I ja je musiałem coś z nimi zrobić, żeby gdzieś je odłożyć, więc tak. Dochodzenie teraz. Ostatnio składaliśmy kompa i jak składaliśmy kompa, to gdzieś kurwa je musiałem zostawić. Tutaj w ogóle cały czas widzicie to? Widać to w kamerze? Tu mi się kurwa prysnęła, wodą oblałem i został taki zaciek. Są! Doszedłem do tego. Tu. Nie, tu
będziecie tak blisko. Dobra. Pierw zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. W sensie bez. Aha, no tak. Ściągniemy sobie wentylator. Będzie łatwiej bez. To czyściłem ostatnio. Teraz tak. Przykładowo to zakładamy w ten sposób. Okay. Dobra, i będzie. Widzę, że ten radiator to jest... On jest symetryczny, w sensie to nie ma znaczenia, czy my go tak obrócimy, czy tak. On jest identyczny z tego, co widzę. Bo można i tutaj zaczepy dać, i tutaj, więc okej, okay, błędu nie popełnimy. Dobra, to co? Robimy, gdzie jest pasta? Tu. Co malujemy? XD? Dobra, XD dzisiaj namalujemy. Dobra. Moi drodzy, uwaga. To jest... Czekaj, zobaczę tylko, czy ta pasta się wyciska dobrze. Jest. Dobra. Uwaga. I to jest dobre. I to ogółem będzie działać. Dobra. Za dużo, źle pasta. No, 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 wiadomo. Słuchajcie, bo to jest chwila prawdy. Jeszcze nie dotykam. Dobra, teraz już spoczął. Teraz już jest ciur. Teraz już spoczął. I koniec. Dokręcamy. Pamiętajcie, po trochę. Tu trochę, tam trochę. O. I dobrze. Nigdzie nie wypłynęło. Wszystko jest git. Jest? Jest. Daj testy temperatur po tym montażu. A co myślisz, że co się wydarzy? Ludzie! Wy się nie znacie, kurwa. Stary. Musi być idealnie. No i kurwa siedzi. Siedzi jak ta lala. Chłopy, co się niby znają, a...
Graliście w PC Building Simulator? No właśnie, więc proszę się nie odzywać. Bo ja grałem... Ja grałem w PC Building. Nie jest wszystko git. Ty, tylko nie wiem jak to się zakłada teraz. Czekajcie, bo ocipiałem. Dobra. Czekajcie, problem jest taki, że właśnie ja nie lubię tego, jak to się ściągnie raz, to już się potem nie wie. No, bo to spada, bo to jest takie, wiecie, to jest takie, kurwa, pitna wodę. Vado spaja bara, se no ve la noche, vendo y esta. Jak to ciulstwa tu zrobić? On ma tu zaznaczony ten wentylator, w którą stronę on będzie mrugał. Dobra, nie tak. Tak. I tak. O, siedzi. I teraz tak, to... Jakoś kurwa, tak? No, powiem wam, że sprawa jest sporna. Nie, to nie w tą stronę. Czekajcie chwilę. Odwrotnie? Czemu odwrotnie? Widziałeś, że nowy tryb dodali do HS-a i dostęp do niego kosztuje tyle, co... Gra AAA. Co? Jaki tryb?
Nie no, do wczesnego dostępu chyba, tak? Kurde, przepraszam was za to widowisko, ale jest to strasznie nieporęczne. Kurwa, nie wytrzymam, rozjebie mnie. Dobra, jest, siadło. I teraz tak, to musi być CPU fan gdzieś musi być, nie? CPU fan jest tu u góry gdzieś. CPU fan. O. I jest tu. Siedzi. I co, podpinamy? Sprawdzamy? W sumie tyle. Szczerze, to tyle. RAM już jest wpięty. Dysk, a właśnie, jakbym chciał dysk jakiś HDD, znaczy SSD, przepraszam. Gdzie wpinamy te z dysków SATY? Na dole gdzieś, nie? Nie, tu są do dysków. Koło smoka, no tu, dobra. Dobra. Tu zostawiam jeden kabel wolny na dysk do serial ATA. Co na razie, co to jest? A kurwa, co jest? Fan controller power. Niezły fan controller. Podepniemy to. Najwyżej to wystrzeli w powietrze. Dobra, i teraz tak. Kabel zasilania jest nam potrzebny. Gdzieś tam jakiś mamy. Zawsze jakiś dodatkowy jest. Teraz tak, to bym podpiął jeszcze do kompa, nie? W sensie monitor. Aha, kurwa, my mamy jakąś wyjście, żeby monitor tu podpiąć, jeżeli zintegrowana by musiała być jakaś, nie?
ESATA. Jest tu coś zintegrowanego? Kurwa, nie ma ty. Ty, czekaj, musi być tu wyjście gdzieś. No USB-ki tylko są. Tu na dole jest ESATA, power ESATA. No w płycie głównej? Ale z tyłu nie mam na płycie głównej, z tyłu. Tu jest problem z tym. Dobra, to musimy wpierdolić tutaj moją kartę. Super mocarz. Zalana piwem. Let's kurwa go. Zotac GTX 680, moi drodzy. Karta już zamarynowana. Szkoda płyty, jak z worka pójdzie. Kurwa, gościu. Trzeba być dobrej myśli zawsze. Na Jana. Powiem wam tak, lepiej to nagrywajcie, bo jak odpalę zaraz, to może mogą wydupić bezpieczniki, więc wtedy transmisja się skończy. I nie będzie szota. Nie no, musiałby na zasilaczu być jakiś... zwarcie. Dobra. Teraz tak. Musimy to zasilić. Ile to ma wejść? 2 razy 3, 3. Dobra, 3, 3. VGA. Dobra. Okej. No, teoretycznie jest git. Dobra, zaraz monitor jeszcze podepniemy. Okej. Dobra.
Kurwa, tylko monitora mi się nie chce zabierać stąd. Muszę zrobić takie połączenie, poczekajcie chwilę. Muszę zrobić tak. Komputer damy tu. Komputer damy tak. A monitor może tutaj chwyci kabel. Kurde, ale chociaż dobra, zobaczymy. Który to jest monitor? Ten po lewej, czyli Asus. A ja je opisywałem ostatnio, nie? I to jest Asus. Dobra, wypinam ten. Oj, ciut. Dobra. Leci stream nadal? Dobrze leci. A jak wyspięcie pójdzie na monitor? Dobra, moi drodzy, uwaga! Gaszę światło. Czekajcie, bo musi się fokus zrobić. Uwaga! Przycisk. Na razie dobrze. I uwaga! Power on! Kurwa, nie ma. Power on! Przycisk niepodpięty. Fuck! Który to jest? Dobra, tu gdzieś na płycie głównej jest przycisk. Dobra, jedziemy z tematem. Kurwa, przecież ja zasilacz nie podpiąłem. Ja to pierdola. Ja to pierdola! Kurde, gdzie mam jakiś przedłużacz? Ja już z tego wszystkiego się tak podnieciłem. Kurwa, ja tu nie mam nigdzie pro... Wszystkie mam zasilacze po... Kurde, już jadą po mnie. Dobra. Uwaga. Podpinam. Kurde, żeby dupki nie było widać, bo potem ban. Uwaga! Świeci się przycisk. Wszystko. Dajmy kurwa kamerę tu. Kamera. I... Akcja!
tle monitor wyświetla jakiś obraz. Coś wyświetla. Ty, pojawiło się! Niemożliwe! Teraz tak. 30 stopni na procesorze. Na płycie głównej 29. Czy wentylatory działają? Z przodu. Obydwa działają. Czy regulacja wentylatorów działa? Powiedzmy. Czy działa wentylator z tyłu? Działa. Wyrzuca powietrze ciepłe. Ten? Ten przepuszcza powietrze przez radiator, chłodząc go. Chyba tak ma być. Dobra. I teraz tak. Myszkę bym musiał podpiąć pod ten komputer. Poczekajcie. I teraz mamy takie informacje. Procesor wykryło wszystko ok. Cicho jest, chodzi cicho. OC profile. Overclocking, nie. Setup, nie. System status. Ile RAMu jest wykrytego? Memory size. 32 giga RAMu. Ludzie. 32 giga. Memory... O! Co się stało? Pan podkreślenie krokodyl wysyła 70 zł. O kurwa! Jej warsztat będzie działał. Jest! Warsztat przeżył! Warsztat przynajmniej na następny sezon da radę. Dziękuję wszystkim. Warsztat będzie... Warsztat da radę. No, warsztat da radę. Dziękuję ci, panie krokodylu, i wszystkim pozostałym. Dobra, teraz tak. XMP jest off. Jak XMP? Nie, no zostawiam, póki działa, nie? Nic nie zmieniam. No i tyle. M-flash, zasilania, core. Nie no, działać działa, no. Moim zdaniem tylko wsadzać dysk, instalować Windowsa i sprawdzać, co się dzieje dalej. Nie mam żadnego wolnego dysku aktualnie. Więc mamy na razie to. Temperatura jest, tak jak widzicie, 34 stopnie na procesorze, 32 na płycie głównej, 3,6 ten DDR speed jest 2133. Je się da chyba więcej na XMP-ku czy coś, ale ja chyba tego nie wiem, czy to chcę zmieniać. Włącz profil XMP? No to pokaż. A ja nie wiem, jaki to jest profil. Czekajcie, to jest OC profile. OC. Tu. A to jest auto. Pan podkreślenie krokodyl wysyła 100 zł. I oto pierdola! Coś od siebie do paczki, jaką będzie pakować Patty, autograf czy bokserki, nieważne, lulew. A Patty będzie ci wysyłać coś, ja ci dziękuję. Ty, to jak Patty coś będzie wysyłać, to ja też coś tam dam do środka. Nie wiem co. Dobra, to będzie niespodzianka, nie mogę ci powiedzieć. To będzie niespodzianka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Warsztat będzie działał dzięki takim osobom. Warsztat przeżyje te trudne czasy. Dziękuję, panie krokodylu. Dobra. Extreme Memory. Czekaj. To? I to wtedy 3000 mi robi.
Dobra. Zapisujemy i restartujemy kompa. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy może dupnie, albo nie dupnie. Ty, zaciął się, w sensie zapisuję się i niby czekam na restart. Komputer działa, myszką nie da się Oby się nie zawiesił, no bo jak się zawiesi to... Ja mówiłem, że ja tych XMP nie chcę robić, bo ja nie wiem, no, to różnie z tym bywa. Ty, dziwne to jest, bo zegar tam działa, ale myszka mi przestała obsługiwać. No i ciul. Zaraz zobaczymy. Zaraz się włączy. No jest 3000, są teraz. I rusza się myszka. Znalazło 3000 pamięć. Megaherców. I tu jest. No to zobaczymy, no. No to zobaczymy, czy będzie działać w ogóle te ramy, czy będą na 3000 chodzić. A, bo ja nie wiem, czy ta płyta obsługuje 3000. Czekajcie, to kurwa w tym, w manualu trzeba zobaczyć. Czy ta w ogóle płyta obsługuje do takiego speeda. Skoro wykrywa, to obsługuje? No to chyba tak. Dobra. Jakby nie obsługiwała, to by nie pozwoliło ci ustawić tyle. Kurwa, brakuje mi jakiegoś dysku, żeby tu podpiąć. Od Patty wyszło ten 60 giga. Ciekawe, czy ona coś tam dała na ten dysk. Się zapytam jej, bym wypiął ten dysk. Poczekajcie chwilę. Patty? Dobra, odpalę od Patty komputer i zobaczę, czy na tym dysku po prostu cokolwiek jest. Jak jest pusty, to go biorę i podpinamy. Chwila. Dobra, potrzebuję imbus i będę miał ten dysk, więc jeszcze instalujemy, słuchajcie, ten Windowsa zainstalujemy, tylko muszę imbus sobie znaleźć i odkręcić drzwiczki.
mocarz. Moi drodzy. 60 giga. Kozak. Zasilanie, dobra, macie. Jakby tak chłop na robocie robił, jak wy gadacie, to by nic by nie zrobił. Z takim BHP. Z ciekawości, kupiłeś mieszkanie, czy tak streamingowałeś wynajmowane? Jak wynajmowane, nie boisz się, że właściciele powie, że nie chce przedłużyć wynajmu? Stary, ja płacę mu taki czynsz, i taki mu dałem, jak to się mówi, kaucję na starcie, że kurwa, gościu. Po drugie, mieszkanie stuningowałem, przykleiłem pianki albo wywierciłem dziury. Ludzie, wy już naprawdę, kurwa, naprawdę wy jak wynajmujecie u kogoś, to dzwonicie, czy możecie dziurę wywiercić w ścianie, bo chcecie sobie powiesić obrazek? Frajerami jesteście, kurwa. Dajcie spokój. Po prostu się bierze przy wyprowadzaniu, jak udupiliście ścianę, to po prostu bierzecie i sobie dziurę szpachtlujecie albo malujecie całkowicie. Ja muszę na przykład... Wiem, że prawie całe mieszkanie mam do wymalowania na biało. No i ja to wiem, bo ja wszędzie, gdzie są albo pobrudzone, albo gdzieś pomalowane, no po prostu ja to zrobię. I tyle. Bez przesady. Jak ja mam żyć tak, płacąc duży czynsz, jak pod kloszem i o Jezu, nie, kurwa, ubrudziłem koło włącznika tutaj i oto pierdola, z czynszu mi potrąci. To ja bym nie mieszkał w takim mieszkaniu dłużej, jak wy tak macie. Bo jeżeli wy tak macie, to się zastanówcie, czy wy chcecie płacąc komuś żyć po prostu jak w więzieniu. Będzie live z malowania ścian, tak? Jak się będę wyprowadzał? Nie no, słuchajcie, zupełnie serio. Ja tutaj te mieszkanie trochę żeśmy zmodyfikowali, ale to nie tak, żeśmy wyburzali coś, tylko jakiś przewier w ścianie zrobiłem, żeby kabel przerzucić tam do salonu. Tutaj gdzieś pod sufitem zrobiłem dziurę. To są rzeczy takie na zagipsowanie plus jakąś taką małą robotę, wiecie. Wchodzi fachowiec na dwa dni i to robi, nie? Nie, przyszłe moje mieszkanie dopiero przyszły rok i to nie wiem, czy nie koniec, albo jeszcze ponad rok, może dwa lata, nie wiem. Jakby w tym momencie nie mam nic znalezionego, nie mam jeszcze planu ustalonego, natomiast nie planuję i nie mam takich możliwości, aby przynajmniej w najbliższe 12 miesięcy się stąd wyprowadzać, raczej nie planuję tego. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Co robimy w tym momencie? To mamy. Dysk jest podpięty do zasilania i dysk jest podpięty pod płytę główną. Teraz musimy wsadzić jeszcze pendrive z Windowsem. Wsadzamy pendraka. I... Fire. Tu loka trzeba wsadzić, tak. Czy mam klucz do Windowsa?
Nie, bo chcę go zainstalować tylko po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle działa. Natomiast osoba, która se będzie potem używać, to se sama wpisze klucz do Windowsa. Bo można tak zrobić, nie? Klucz Allegro, Young. Wykrzaczyło coś. Jak się odpala boot menu w dysku? Znaczy nie w dysku, tylko ten F11? Czekaj, F11 chyba będę klikał. Albo F8? Kurwa, ja klawiatury nie mam podpiętej. Co za debil. Nie to, F11. Patrzcie, jakie małe karty graficzne teraz robią. Wsadziłem ją tu jako dopalacz. O. UEFI, partycjon, Kingston. Windows Boot Manager. Kurwa, i takie coś wykrzacza. Co jest? Jeszcze raz. Nie, coś się dzieje. Dobra, czekaj, coś się dzieje. Bo wy nie widzicie. O, jest. Jest. Dalej. Zainstaluj. Nie mam klucza produktu. To był pro. Akceptuję. Dalej. Niestandardowa, tylko zainstaluj system Windows. Zainstaluj system i zachowaj. Tylko zainstaluj. I teraz tak. 60 giga, ta. Czy to znowu z UEFI będzie problem, czy nie? Zobaczymy. Formatuj. Tak, formatuj. Nie mogę. Nie można zainstalować, ponieważ EFI. Dobra. I teraz jest tak. Usuń. Usuń. Nieprzydzielone. Nowa. Zastosuj. Tak. Błąd. Nie można stworzyć. Odśwież. Dobra, są jaja. Czekajcie. Myśmy jakoś to zrobili. Myśmy to zrobili, że dysk. Czekajcie, ja to zrobiłem. KMD, tak. W komanderze. Jak odpalić tryb. Jak odpalić tryb hakowania? W sensie komendy z poziomu. Czekaj, z tego poziomu się. Kurwa, ja muszę. Gdzie jest moja komórka? Zaraz, czekajcie. Ja to zrobiłem z Patrycją, myśmy to robili. Chwilecie. Shift plus F10. Dobra, i teraz tak. Jak zrobić UEFI, UEFI, zmiana dysku. Jest. Kurwa. Myśmy wpisywali tak, disk list, disk
List. Nie. Disk part. Dobra. Jestem. List disk. Mam. Teraz wybieram, że to jest disk 0. Disk 0. I teraz tak. Select disk 0. Disk is now selected. I teraz trzeba było clean. Clean. Nie clean. Clean coś jeszcze chyba. Convert MBR. Virtual disk error. Określony dysk nie może być konwertowany. Dyski CD-ROM i DVD stanowią przykładowy. Ale kurwa. Jak DVD i CD? Clear. Clean. Jest! Cleaned. Dobra, successful. Convert MBR. Disk full. Convertek successfully. Very good. Teraz dupniemy sobie restart. Dobra. Successfully. Very nice loadout. Very good. Dobra. Czy ja sobie właśnie kurwa USB dysk? Nie. Dobrze. Nie. Myślałem, że dysk sobie zformatowałem. Nie Piotrix, na razie spoko. Jak już to Patryc. Tylko. Dobra, i mamy. Dalej. Lecimy dur! Jademy dur! Kurwa, wdupiamy dur. Dobra, moi drodzy. Instaluje się. Kurde, ale skomplikowane są dzisiejsze, co? Moi drodzy, skomplikowane są te komputery w dzisiejszych czasach. Podupione. Puszczą reklamy, jak się może komuś wyświetli, to super. 60 giga to trochę mało na system, ale... Deku... Nie, ja nie wierzę, że wszyscy, którzy tak piszecie, przyszliście dopiero przed chwilą na live'ie. To jest niemożliwe. Dobra, moi drodzy. Komputer zrobionet. I no, trzeba zainstalować i będzie gitaret.